Castle, castle, castle. No kto wam da castle? Na pewno nie Lego. I wtedy cały na papierowo wchodzi Playmobil. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się z kolejnym numerem Playmobil Novel More. Jest to magazyn, który nie jest miesięcznikiem oczywiście, ale to jest chyba jego czwarty czy piąty już numer. Jest już w kioskach oczywiście, więc jeżeli chcecie coś w klimatach kaslowych, właściwie macie wybór tylko i wyłącznie z tym magazynem. 15 zł bez grosza, numer 2 na 2022 i całkiem ciekawy Władca Lawy. Oczywistym jest, że on przypomina to w jakimś sensie Nexo Knight i to, co się tam działo, ale oczywiście to nie jest do końca to. Spójrzcie, tutaj jakiś Alibaba, nie, wóz kupiecki jeszcze się pojawił, bardzo ciekawy, kurczę, zestaw. No i magazyn oczywiście obfituje w informacje o samej serii Novel More, prezentacje zestawów, oczywiście też komiksy tutaj się pojawiają, jakieś gry planszowe, no właśnie plakat z postaćkami, więcej komiksów. Mamy również zawsze na końcu jakiegoś typu konkurs, oprócz łamigłówek możemy jeszcze sobie zagrać i coś wygrać. O, proszę bardzo, wygraj świetne zestawy. W Lego nie zawsze są do wygrania, a tutaj proszę są. I zapowiedź Playmobil dla facetów, czyli będzie sprzątacz w tym numerze. O, piękne kości ryby tutaj też mamy. Adamskiego nie mamy, ale spójrzcie, wow, będzie smok. O kurcze, to będzie dopiero sztos dodatek. Niestety musimy poczekać do 11 sierpnia, więc co 3 miesiące kwartalnik, więc moi drodzy. Ale to będzie naprawdę sztosik. No i plus jeszcze mamy tutaj grę taką planszową na koniec. Fajnie, będzie się oderwać czasem od gier komputerowych, które są na moim kanale gamingowym. Możecie zobaczyć i mówiłem to dzisiaj też na bazowym kanale, gdzie też była recenzja swoją drogą gazetki. Więc może przejdźmy teraz do dodatku. Od jakiegoś czasu Playmobil nie pakuje w te swoje plastiki większe, te takie boksy, żebyśmy widzieli z zewnątrz, tylko w takie folie. No troszkę mniej mi się to podoba, ale pamiętajmy, że w sumie najważniejsza jest zawartość, a jeżeli jest to w jakiś sposób tutaj ekologiczne, to nie mam nic przeciwko. Mam trochę przeciwko tym zamknięciom, które są po prostu pancerne wręcz. No kurde, to są jakieś otwarcia dla pudzianów chyba tylko. Czy to jest gazetka, mówię, tylko dla rodziny pudziana? No wątpię, bo każdy z was może teraz ubrać buciki, iść do sklepu i tak jak mówię, no kasle, no kurde, Lego i inne klocki nas pod tym kątem nie rozpieszczają, a Playmobil, proszę bardzo, wchodzimy całe na papierowo i nam taki, prawda, świat jak kasle daje. Jak zamek. Widzimy, że typaz jest trochę rozmontowany w samych takich żelaznych majtasach, można by tutaj rzec. Okej, możemy go obejrzeć. Co to w ogóle, jakieś klapki? To oni w klapkach? Czy Władca Lawy pomyka w klapkach po lawie? Typie, nie wiesz, że podłoga to lawa? Okej, ciekawie. Tutaj jeszcze jakiś faktycznie płomień na klacie i taka przerażająca wręcz minka, powiedziałbym. Co my tutaj mamy? Mamy, kurczę, no jak to teraz, kurczę, tu porobić? Czekajcie, bo tu chyba nie było żadnej instrukcji, muszę się... O Jezu, jak to porobić, czekajcie. Powiem wam tak, w magazynie nie ma instrukcji, ja mam nielichą zagwozdkę teraz, co i jak tu działa. No fakt, w sensie ten pas, dobra, tu coś mamy, tu mamy jakiś zypcyś, okej. WTF, nie poddawaj się, dobra, chyba wiem, to ma być tak. I tak, w dół, dobra, mamy tu na scyzor. Widzicie, mój filmik przy okazji może być tutorialem, nie? Jak zmontować figurkę. Dziwię się, że faktycznie nie ma instrukcji. Powiem wam szczerze, naprawdę się kurde dziwię. Proszę bardzo, tu masz na scyzor, ale co to są na ramień? Dobra, to są na ręczniki znowu, czyli coś na łapy. Okej, jakoś się udało. No może po prostu ja jestem mniej w sensie tutaj kumaty, jak wiecie, z Playmobilami. No generalnie gazetki wchodzą, bo są super, uważam, bo figurki są jak najbardziej okej. Oczywiście co kto lubi, natomiast uważam, figurki są naprawdę okej. A zestawy kupuję, ale tak mówię, no różnie bywa z tym przekonywaniem mnie tych zestawów. Ale spójrzcie, Helmol jaki duży, jaki ogromny, ale te nadrułki też piękne tutaj, chociaż faktycznie się mocno wyróżnia. On się chyba spodziewa mocnych batów na ten łeb, że dostanie. To zdecydowanie. No i mamy jeszcze taczkę z dość dużym nadrukiem oczywiście. Proszę bardzo, płomienia i już tu... Aj, hełm mi spadł, bo go oczywiście nie zmontowałem tam. No i powiem tak, fajna taczka, fajna tutaj siekiera, fajny aks i fajny hełm i w ogóle bardzo ciekawa i nieoczywista postać. Jak wiemy, no Playmobil jest taką raczej grzeczną firmą, w sensie tutaj też, a tu proszę, wśród tych rycerzy dostaliśmy w końcu jakiegoś złola i to mnie niesamowicie cieszy. Jeżeli również ciebie to niesamowicie cieszy, to pamiętaj, że już dziś możesz ubrać buciki, iść do kiosku i tam ten magazyn jak najbardziej dostaniesz i też możesz być szczęśliwy, bo ten typ wygląda na szczęśliwego, a ja będę szczęśliwy, jeżeli zostawicie mi suba, lajka i co się tylko da. Tym bardziej, że wiem, że Playmobilu nie ogląda zbyt wiele ludzi, więc tym bardziej będę czuł się doceniony.
Dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że oczywiście wkrótce widzimy się w kolejnych odcineczkach. Bye!